Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na informacje dnia. W Turcji odbyła się dziś kolejna runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji. W trakcie trwania rozmów rosyjscy żołnierze bombardowali miasta na wschodzie Ukrainy. Rząd ukraiński poinformował, że w południe Rosjanie rozpoczęli bombardowanie w czterech obwodach – kijowskim, charkowskim, ługańskim i Czernichowie. Ewakuacja cywilów w tych miastach jest prowadzona mimo braku formalnych uzgodnień w sprawie korytarzy humanitarnych. Gdzie mamy uciekać? Nie możemy tak po prostu wszystkiego zostawić. Tutaj są nasi rodzice, nasza cała rodzina. W wyniku rosyjskiego ostrzału w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęło dzisiaj co najmniej 7 osób, 22 zostały ranne. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w duńskim parlamencie podkreślał, że rosyjscy żołnierze bez żadnych oporów strzelają do bezbronnych, uciekających cywilów. Okupanci zabijali cywilów nawet wtedy, kiedy po prostu próbowali się ratować. Do Polski, a także do innych państw nam pomagających trafiły dzieci, które zostały zabrane z pobocza drogi, stojąc obok martwych ciał swoich rodziców. W Mariupolu, który od ponad 3 tygodni jest blokowany przez rosyjskie wojska, przebywa 100 tysięcy osób. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, ksiądz kardynał Gerhard Müller, podkreślał, że sprawa Ukrainy musiała zostać powierzona Niepokalanemu Sercu Maryi, ponieważ dotychczasowe działania polityków nie przyniosły żadnych efektów. Widzimy, że polityka i dyplomacja nie pomogły ludziom i teraz musimy zwrócić się o pomoc do Boga i oddać tę sprawę Niepokalanemu Sercu Maryi. Musimy mieć więcej zaufania do pomocy Bożej, a nie pokładać ufność w ludzkich zdolnościach. Politycy w niczym nie pomogli, więc mamy nadzieję i modlimy się, żeby Bóg nawrócił serca bezbożnych. Dziś odbyła się kolejna runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Trwa hybrydowa operacja przeciw Polsce, a jej beneficjentem jest Rosja, ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Minionej doby 85 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to obywatele Kamerunu, Iraku, Sudanu czy Kuby. Straż Graniczna zatrzymała aż 6 pomocników, m.in. z Kirgistanu i Ukrainy. W nocy białoruskie służby rzucały kamieniami w polskie patrole. Uszkodzony został samochód służbowy Straży Granicznej. Trwa operacja hybrydowa przeciwko Polsce rękami reżimu Aleksandra Łukaszenki. Działania prowadzone przez służby białoruskie są częścią wrogiej wobec Zachodu polityki Rosji. Od początku operacji wykorzystującej sztuczny szlak migracyjny, oczywiste jest, że jej realnym beneficjentem pozostaje Kreml. Napisał na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Czasowy zakaz przebywania w pasie przy granicy z Białorusią obowiązuje do końca czerwca i do tego czasu ma również zostać ukończona budowa zapory o długości 186 km. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki spotkał się z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Spotkanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Hierarchowie rozmawiali o wojnie na Ukrainie i pomocy dla uchodźców. Naród ukraiński jest nam szczególnie bliski. Jako chrześcijanie nie możemy się biernie przyglądać jego zagładzie. Mówił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Jak dodał, nic nie usprawiedliwia decyzji o rozpoczęciu inwazji wojskowej na niepodległy kraj. Wzywam więc, proszę i błagam wszystkich zwierzchników kościołów i wspólnot religijnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, bądźmy solidarni w żarliwej modlitwie o zaprzestanie tej wojny i każdej innej wojny. Hierarchowie spotkali się także z grupą uchodźców z Ukrainy, która przebywa obecnie na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. You have literally given your homes and your hearts.
Dosłownie oddaliście swoje domy i swoje serca bliźnim. Cały świat ma wobec was ogromny dług wdzięczności. To właśnie czułem, gdy spotykałem młodych chłopców i dziewczęta z dala od swoich rodzin, matki, które zostawiły swoich synów, by walczyli za ojczyznę. Mówił patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Zaapelował jednocześnie, by nigdy nie zapomnieć łez i cierpienia Ukraińców, którzy w wyniku wojny stracili swoich bliskich i cały dorobek życia. Your solidarity with them. Wasza solidarność z nimi, prawdziwy dar niebios, jest jedyną rzeczą, która może pokonać zło i ciemność na świecie. Spotkanie hierarchów zakończyła modlitwa o pokój na świecie. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku powołana zostanie Krajowa Grupa Spożywcza. Ministerstwo Aktywów Państwowych w ciągu tygodnia przedłoży Radzie Ministrów projekt uchwały, zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. Powstanie Krajowej Grupy Spożywczej to dobra informacja dla rolników. Obecnie przetwórstwo rolnicze nie jest w polskich rękach. Kierują nim zagraniczne spółki. Dlatego na rynku rolnym jest wiele wahań cenowych, mówi wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Czasami przy nadmiarze produktów, surowców rolnych następują zmowy cenowe. Ceny proponowane rolnikom są wręcz poniżej godności pracy rolnika. Nowy podmiot, Krajowa Grupa Spożywcza, będzie chronił rolników przed takimi nieuczciwymi praktykami. Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia umowę. A to z kolei pozwala nam sfinalizować proces, który prowadzimy wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wielu miesięcy. Proces powołania holdingu spożywczego Krajowej Grupy Spożywczej. Doprowadzi to do skonsolidowania państwowego sektora rolno-spożywczego w jeden podmiot, dodaje wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Obecna sytuacja w Europie pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Silny holding spożywczy, taki jak Krajowa Grupa Spożywcza, będzie w stanie je zapewnić. Projekt uchwały w ciągu tygodnia zostanie przedłożony Radzie Ministrów, zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. Już tylko godziny dzielą nas od meczu, którego stawką jest awans do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Aby w gronie uczestników mundialu znalazła się Polska, trzeba pokonać Szwecję. Najpierw walkover z Rosją i test mecz ze Szkocją zremisowany 1-1. Tak wygląda debiut na ławce trenerskiej reprezentacji Polski Czesława Michniewicza. Trener zapewnia jednak, że na Szwecję jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Zaczęliśmy analizować reprezentację Szwecji już wcześniej. Przyspieszyliśmy w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że nie zagramy z reprezentacją Rosji. Stąd też mamy wiele materiałów na temat gry reprezentacji Szwecji, na temat indywidualnych zachowań poszczególnych zawodników. Od pierwszej minuty nie zagra gwiazda reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimowicz. Zlatan swoją osobowością na ławce czy na boisku na pewno potrafi zrobić różnicę, natomiast no, nie jest to też mój jakiś debiut w meczach przeciwko niemu, bo mieliśmy przez wiele lat okazję mierzyć się na boiskach Serie A, więc tak jak powiedziałem, no, na pewno zawodnik z dużą osobowością, który dla tej drużyny jest bardzo potrzebny, nawet jeśli go nie ma na boisku. W 23-osobowej kadrze naszego zespołu ma znaleźć się kontuzjowany po meczu ze Szkocją Krzysztof Piątek. Na pewno zagra Robert Lewandowski. Trenować z zespołem przed meczem miał ponadto Szymon Żurkowski. Zabraknie Milika i Salamona. Jak przekonuje trener Czesław Michniewicz, nasza drużyna jest na tyle kompletna, by wywalczyć awans. Mamy świetną atmosferę w drużynie. Myślę, że świetna też atmosfera będzie na trybunach, także patrzę w koło i widzę wiele pozytywów. Wiem, że to jest mecz szczególny i liczę na to, że zagramy dobre spotkanie. A dobra gra zapewni naszej reprezentacji upragniony awans. Dla mnie osobiście jest to spełnienie marzeń, żeby awansować z naszą reprezentacją na czwarty kolejny turniej z rzędu po Euro 16, mistrzostwami 18 i 20 roku. Awansować na ten mundial w 22, który będzie w Katarze, no to tak jak mówię, byłoby wielkie spełnienie marzeń. Mecz ze Szwecją rozegrany zostanie w Chorzowie. Początek o godzinie 20:45.
I na teraz to wszystkie informacje, więcej o 18.05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.